Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego, no siedmiodniowego w każdym razie. Kolejny film z tego rodzaju dla Was w przyszłą środę. Zapraszam Was również do tego, abyście zapoznawali się z opisem moich filmów. Tam między innymi czekają na Was linki do playlist z innymi filmami, które dla Was przygotowałam, dla Waszego znaku. Cóż jeszcze? Sprawdzamy różne kwestie, słuchajcie, tutaj w tym rozkładzie. Sprawy uczuć, sprawy finansów, pracę, rodzinę, przyjaciół, ale też ostrzeżenia. Natomiast zaczynamy przede wszystkim z informacji dla Was. Informacja dla Was, to jest na cały przyszły tydzień. Przesłanie dla Was, od tego zaczynamy. Uczę się, że zmartwienie nie zmieni wyniku sytuacji. Oddychaj, tak? Czyli jakby ósemka mieczy dla mnie tu jest taka troszkę się nam przedziera, czyli jakby to, że siedzimy we własnej głowie i analizujemy w tą i z powrotem, to nie zmienia sytuacji, póki nie zaczniemy działać. Dodatkowo z jakiegoś powodu przychodzi mi do głowy fakt, żeby Wam powiedzieć, że kochani, nie ma się co martwić na zapas, bo to też niczego nie zmieni. Zachowaj cierpliwość, poczekaj, zanim będziesz działał. Czasami najlepszą, jeśli nie jesteś na coś zdecydowany albo boisz się, obawiasz się wyniku swoich działań, no to mawia się również, że brak podejmowania działań to też jakiegoś rodzaju decyzja. Czyli decyzja, że nic nie zrobimy z danym tematem, to też jest jakieś działanie, tak? To też jest podjęcie jakiegoś działania. Ale no nie martwmy się tym później. Okay? Więc trzeba mieć taką też świadomość w sobie, moim zdaniem, co chcę z danym tematem zrobić. Tutaj jakby prośba od kart jest dla Was na przyszły tydzień, żeby się nie martwić na zapas, żeby gdzieś tam zdawać sobie sprawę z tego, że nasz strach, nasz lęk, nasze powiedzmy sobie stresy związane z jakąś sytuacją nie zmienią jej wyniku. To w niczym nie pomoże. Zachować cierpliwość, sprawy rozwijać powoli, medytować, zaufać sytuacji i mieć cierpliwość. Tutaj ta karta oddychaj mówi o tym, że cierpliwość to jest to, o co jakby zostałeś poproszony na przyszły tydzień. O zaufanie sytuacji i cierpliwość, tak? Nie pospieszać niczego, jeśli chodzi o relacje. Bo serce czyjeś, twoje bądź osoby, na której ci zależy, musi otworzyć się w sposób, jakby to powiedzieć, no z wolnej woli. O, może tak. Powinno otworzyć się z wolnej woli. Okej? Okay? Więc zwróćcie na to uwagę. Ważne jest właśnie też, żeby porzucić jakieś ograniczenia, tak? Nie nasilać jakiejś takiej, powiedzmy sobie, energii strachu i niepewności. Także to dla koziorożca. A Wy sami jak się prezentujecie? 10 kielichów. Dobrze wszystko będzie. 10 kielichów. No to co za zamartwiania tutaj są? Nie wiem, czym się stresujecie, że jest za piękne, żeby mogło być prawdziwe? No słuchajcie. 2 razy 10 kielichów, to nikt takiego wejścia nie miał w filmach tygodniowych. No zostały mi jeszcze 2 znaki, ale nie sądzę, żeby to, bo to jest niezwykły, słuchajcie, no, znak, omen, nie wiem jak to nazwać, że absolutnie do tego należy dążyć, bo taka będzie dla Was energia. Zostańcie optymistyczni w tym, co się dzieje. Nie martwcie się na zapas, oddychajcie, dajcie sprawom rozwijać się naturalnie. Ktoś może otworzy na Was serce, więc niepotrzebnie się stresujecie. Może ta osoba miała potrzebę gdzieś tam pozostać sama ze sobą przez chwilę, może przechodzi przez jakiś czas trudny, może zdzieją się rzeczy, o których Wy nie macie świadomości, które muszą się wydarzyć, zanim to 10 kielichów nastąpi. Wy do tego silnie dążycie i to cudowne, bo tu mamy to, powiedzmy sobie, spełnienie. To, gdzie w końcu czuję spokój, czuję emocjonalne spełnienie, mam wokół siebie ludzi, których kocham z wzajemnością, okay? Mamy być może jakieś plany na przyszłość, wszystko się układa, więc nie martwcie się. Sprawy uczuć, as mieczy. Będzie jasność, będzie sukces. Król mieczy. Część z Was może mieć do czynienia ze znakiem bliźnięta waga wodnik. Tu będzie sukces, wypracowane jakieś stanowisko,
Nie martwcie się też na zapas, porozmawiajcie szczerze o czymś ze swoim partnerem. To też bardzo silnie się tutaj pokazuje, dobrze? No bo obie te karty są bardzo intelektualne w zasadzie, ale może intelektualna rozmowa o trudnościach, które martwiły Was, a może również Waszego partnera lub osoby, o której tutaj myślicie, jest potrzebna, żeby uzyskać tutaj to spełnienie. Jakaś jasność sytuacji, jakaś powiedzmy sobie taka, może być też, może być zimnawo, okej, jeszcze tak chcę powiedzieć, ale nomen omen, as mieczy jest piękną energią, energią sukcesu, klarowności, przejrzystości. Co w finansach? Siła, zachowaj cierpliwość znowu, nie stresuj się. Jesteś rozczarowany może swoją sytuacją finansową, może sprawy nie układają się po Twojej myśli. Może cały czas odczuwasz skutki sytuacji wirusowej, drogi koziorożcu, albo dzieją się jakieś inne rzeczy, które Cię po prostu rozczarowują, albo jesteś przed podjęciem skomplikowanej decyzji. Karta Siła prosi nas o to, żebyśmy zachowali cierpliwość w stosunku do tego, co się dzieje, żebyśmy okazywali swoją moc, okazywali swoją siłę, ale nie w fizycznym znaczeniu, tylko poprzez naszą cierpliwość, wrażliwość, zrozumienie, empatię, tak? Okay. Zachowaj siłę, zachowaj cierpliwość, rób dalej to, co robiłeś, nie poddawaj się też. Następnie, co w pracy ogólnie? Znajdź w sobie mądrość, wyjdź z ograniczeń, poszukaj w sobie mądrości jakiejś sytuacji. Masz jakieś szczególne kompetencje koziorożców w sobie. Bardzo szczególne, bo eremita, już abstrahując od tej jaskini, w której się chowa i tych wszystkich historii, to przede wszystkim mówi o niezwykłej mądrości. I to się pokazuje tutaj na podstawie u Ciebie przy pracy, przy uczelni, tak to nazwę. Może dojdziesz do wniosku, że powinieneś się doedukować, douczyć czegoś, bo to stanowiło dla Ciebie ograniczenie w Twojej obecnej sytuacji zawodowej. Ale jeśli chodzi o sytuację zawodową ogólnie, to powiedziałabym, nosisz w sobie wiedzę i nosisz w sobie mądrość i nosisz w sobie prawdę, z jakiegoś powodu blokujesz się sam, martwiąc się na zapas, żeby to pokazać światu. Rodzina, przyjaciele, trzy monety. To jest Twoja karta, bo to jest Mars w koziorożcu i cztery miecze. Okej, okay. Odpocznij, nie stresuj się. W czasie odpoczynku, szukania głębszego znaczenia w tym w ogóle, co dzieje się w naszym życiu, mogą Ci wpaść do głowy jakieś pomysły. To jest dla mnie karta odpoczynku, cztery miecze. Szczególnie jeśli tutaj naprawdę coś Cię rozczaruje finansowego, tak, to postaraj się bez wysiłku wcielać w życie nowe pomysły. Nosisz je w sobie. Tak mi jeszcze przyszło do głowy, żeby to było naturalne, spójne z Tobą, żeby dawało Ci pewnego rodzaju wolność, okay, w działaniu. Bardzo dużo kreatywności się tutaj pojawia, też powiem, jeśli chodzi o Wasze czytanie i bardzo dużo takiej energii medytacji i kontemplacji, więc zastanówcie się proszę nad tym, czy by nie zacząć się jakoś wyciszać, tak jak każdy z nas lubi to robić, od razu powiem. Nie każdy lubi medytować, bowiem. I cóż chciałam powiedzieć, no dlaczego? Dlatego, że uważam, że w czasie tej energii takiego powiedzmy sobie wyciszenia, bo to jest też mały eremita, cztery miecze, tak ja tam mini eremita, tak mówię na tą kartę, jest eremita, który się wycisza, medytuje, kontempluje, szuka w sobie odpowiedzi i masz kartę oddychaj, ta kobieta na ilustracji medytuje. Mogą Ci przyjść do głowy jakieś pomysły. Mogą Ci przyjść do głowy jakieś pomysły, które być może będziesz mógł zawodowo wdrażać w życie przy udziale kogoś z rodziny bądź przyjaciół. To tylko taka podpowiedź tu ode mnie, bo tak mi przyszło też do głowy i intuicja mi podpowiedziała. Ostrzeżenia dla koziorożca. Rycerz mieczy. Uważaj na tą rozmowę na poziomie miłości. Tak? Bo tutaj jest dużo mieczowej energii, a rycerz mieczy też potrafi mówić szybciej niż myśli, że, i to powoduje, może powodować pewnego rodzaju, nazwijmy to, nieprzyjemności. Okej.
Uważaj, żeby się nie pokłócili po prostu, będąc w relacjach. Nad czymkolwiek rozmawiacie, jakaś nowa droga dla was w relacji, to uważajcie, żeby po prostu nie skończyło się jakąś kłótnią. Bo koniec końców, znaczy nawet jak te karty się ułożyły, jedna osoba idzie w jedną stronę, druga w drugą. Okej? Okay? Może za ostro tutaj. Także zwróćcie na to uwagę. Coś miłego. O, super. Trzy buławy. Nowa droga. Sprawy się zaczną układać. Zdajecie sobie, moim zdaniem zdacie sobie sprawę, że nie jest tak źle, jak wam się wydaje. Tutaj szczera rozmowa na poziomie miłosnym i tutaj jakby jakaś taka, powiedzmy sobie, szczera rozmowa też ze sobą, zastanowienie się nad tym, co robić, jakiś katarzis przynosi, zmienia shift energetyczny, bo powoduje, że złapiecie znowu energię do tego, żeby walczyć o swoje. Może jakiś nowy cel życiowy zostanie wam pokazany, że tak powiem, tak? Na horyzoncie się objawi i po ten cel życiowy będziecie chcieć wyciągnąć rękę, będziecie chcieli po niego wyciągnąć rękę. I może w końcu poczujecie, że sprawy zaczynają się układać, iść w dobrym kierunku, ok? Więc nie martwcie się na zapas, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.